Po pierwsze, no nie jestem rzecznikiem rządu, ale obserwuję to, co się dzieje w rządzie i muszę powiedzieć, że stanowisko nie tylko rządu, ale w ogóle całego naszego ugrupowania politycznego jest bardzo zdecydowane, bo stanowisko rządu wyraził sam premier Mateusz Morawiecki, a stanowisko partii Prawo i Sprawiedliwość wyraził nasz prezes, nasz przywódca Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że żadnych wypłat odszkodowań nie będzie. Polska nie odpowiada, nie jest odpowiedzialna, wręcz przeciwnie, była państwem, które ucierpiało, było okupowane i było jedynym państwem, które nie kolaborowało i podjęło natychmiast walkę z reżimem, również w imieniu swoich obywateli pochodzenia żydowskiego. Przypominamy zawsze o tym, że w Polsce Polska wydawała, polskie państwo podziemne wydawało wyroki śmierci na tych, którzy byli szmalcownikami, którzy wydawali Żydów. To jest raz. Dwa, że grupa Polaków, którzy, przecież to jest ułameczek, to wszyscy wiemy i wszyscy eksperci wiedzą, że ci Polacy, którzy ratowali Żydów i którzy są ujawnieni w Yad Vashem, to jest po prostu ułameczek tego, co się rzeczywiście działo. To znaczy, prawdę powiedziawszy, i to przecież zostało stwierdzone, powiedział o tym w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki, że żaden Żyd w Polsce nie mógłby przeżyć II wojny światowej bez pomocy jakiegoś Polaka, który przeważnie pozostał anonimowy, bo przecież się nie chwalił tym, że pomagał Żydom, a mógł jego rodzina, on mógł też zginąć w jakimś późniejszym czasie, w czasie II wojny światowej, okupacji i walk na terenie Polski. Więc to stanowisko jest bardzo jasne. Teraz, jeśli chodzi o samą analizę, nie ma najmniejszych wątpliwości, że ustawa CZAST, bo 447 to wolałabym, żeby nie była ta nazwa stosowana, chociaż jest to skrót, który się utrwalił, ze względu na to, że to jest tylko numer po prostu druku kongresowego w innej instytucji i ma zupełnie inny numer, jeżeli funkcjonował wcześniej na innym etapie, jak przejdzie gdzie indziej, też inaczej jest. To jest ustawa CZAST, skrót po prostu nazwy tej ustawy. Ona nie ma najmniejszych skutków prawnych, znaczy ustawodawstwo na terenie Stanów Zjednoczonych nie ma żadnego skutku prawnego na terenie Polski. To co? Tak, i dlatego mówię, że ona jest groźna. Groźna jest też z punktu widzenia politycznego, że w ogóle się pojawiła. Ona się pojawiła jako w konsekwencji deklaracji terezińskiej, która była przyjęta niestety bez sprzeciwu, bez votum separatum ówczesnego polskiego rządu. Z tego co wiem, to był w to zaangażowany zarówno minister w kancelarii, ale to nie był minister konstytucyjny, więc jakby jego, skoro był to minister w kancelarii prezydenta, mówię o Władysławie Bartoszewskim, to odpowiedzialny był osobiście premier Donald Tusk i tej deklaracji w takim kształcie, przy milczącej zgodzie Polski, nie należało, jak sądzę, przyjmować, chociaż, jak mówię, skutki prawne ona rodzi mniej więcej takie same, jak deklaracja budapeszteńska w odniesieniu do Krymu. Deklaracja jest, Krym jest okupowany i co? Strony? No nic, nikt nie odbił Krymu, chociaż deklarował, że będzie jedność terytorialna. Też była to deklaracja.